Ostatnie warsztaty były wprowadzeniem do realizmu, do przełomu w dziejach sztuki, do nowych trendów i dużych zmian, jakie za chwilę przyniesie impresjonizm. Zatrzymajmy się tu jednak na chwilę i wróćmy do okresu romantyzmu po to, aby wspomnieć jedno bardzo ważne nazwisko dla sztuki polskiej. Porozmawiajmy o malarzu Janie Matejko. To był polski oczywiście malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, mistrz w swojej sztuce, autor ponad 300 obrazów olejnych oraz wielu set rysunków i szkiców, jeden z najwybitniejszych malarzy polskich. Uznawał się za Polaka, ale korzenie miał troszeczkę pomieszane. Jego tata był Czechem, a mama pochodziła z polsko-niemieckiej rodziny. Jan był 9. dzieckiem z 11 rodzeństwa. Gdy miał 7 lat, zmarła mu mama i to troszeczkę spowodowało, że jego dzieciństwo było nienaznaczone szczęściem. Był dzieckiem bardzo wycofanym, zalęknionym i miał takie usposobienie, że po prostu ciągle spotykały go przykrości. Ojciec, rodzina nie dawali sobie rady nad opieką nad dzieckiem i nad dziećmi. No i miał różne nieciekawe przygody w swoim życiu. Na przykład, gdy złamał nos, nos zrósł mu się krzywo i już szpecił go niestety przez całe życie. Jego ojciec nie był czułym rodzicem. Nie okazywał mu ani miłości, ani opieki, ani takiej troski. Był bardzo surowy i zupełnie nie akceptował artystycznej pasji i tego ogromnego talentu, który już było widać w dzieciństwie u syna. To wszystko nie pomagało młodemu Janowi i mimo plastycznych zdolności nie radził sobie z nauką, nie był dobrym uczniem i raczej był taką postacią, która była trochę niewidzialna. Cichy i wycofany i bardzo często atakowany przez kolegów, przez swoją nieprawdopodobną wrażliwość i właśnie tą duszę artysty. Mimo pochodzenia właśnie i różnych korzeni, jego rodzina była rodziną, która bardzo kochała Polskę i wszyscy czuli się polskimi patriotami. Gdy w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, w oddziałach walczyło dwóch starszych braci Jana, a on sam dowoził broń do powstańczego obozu. I od dzieciństwa właśnie fascynowała go historia, jakby przynależał do kraju, którego poczynania przynosiły dumę, ale też potrafił na siebie sprowadzić klęski przez własne wady. Ta ogromna świadomość historyczna wyszła jakby w późniejszych jakby dziełach twórczości Jana, w jego obrazach, gdzie często oceniał postępowanie Polaków. W wieku 13 lat Jan Matejko został przyjęty do Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Był bardzo oczywiście zdolnym i ambitnym uczniem, pracowitym, ale tutaj, ponieważ jego charakter był taki troszeczkę właśnie wycofany, nie potrafił się odnaleźć. Miał problemy z pieniędzmi, miał problemy przez ostrego profesora i dosyć dużą wadę wzroku. Otrzymał jednak możliwość i wyjechał na stypendium do Niemiec, gdzie już wtedy zetknął się z malarstwem i dziełami sztuki. Szczególnie zachwycił się dziełami historycznymi, czyli takimi, które zapisywały wydarzenia historyczne w taki często teatralny i emocjonalny sposób. Los powoli zaczął się do niego uśmiechać, być mu przychylnym. W 1860 roku malarz zaczął zarabiać pierwsze pieniądze. Wydał ryciny z postaciami w historycznych strojach, sprzedał pierwsze obrazy, takie jak Otrucie Bony czy Kochanowskiego nad śmiercią Urszulki. W życiu prywatnym nie był szczęśliwy. Niestety na pewnym etapie zakochał się w osobie, która nie odwzajemniła jego uczuć i przypuszczalnie przez swój status majątkowy, przez to, że był ubogim studentem, został po prostu przez wybrankę odrzucony.
W 1862 roku namalował jeden ze swoich najwybitniejszych obrazów, czyli dzisiaj omawianego na warsztatach Stańczyka. Miał wtedy 24 lata i właśnie wtedy zaangażował się do pomagania narodowi w momencie trwania powstania styczniowego. Sam nie mógł walczyć, nie potrafił się posługiwać bronią i miał bardzo zły wzrok, ale woził broń i pomagał powstańcom materialnie. W wieku 26 lat odniósł ogromny sukces malując Kazanie Skargi i całe wynagrodzenie jakby przekazał na ubogie dzieci. Był dobrym, uczciwym człowiekiem, no ale właśnie od dzieciństwa bardzo wycofanym i wstydliwym. Gdy osiągnął odpowiedni status majątkowy, kobieta, która jakby wcześniej odrzuciła jego propozycję małżeństwa, została jego żoną. Nie była jednak dobrą partnerką, okazała się bardzo kłótliwą osobą, bardzo zaborczą, miała też problemy ze zdrowiem psychicznym. Matejko nie umiał zarządzać swoim majątkiem, rozdawał obrazy za darmo lub za bardzo małe pieniądze. Takie problemy osobiste bardzo źle wpływały na wycofanego, smutnego Matejka. Artysta cierpiał na żołądek, nie potrafił się leczyć, próbował głodówką i bardzo dużymi ilościami kawy, bardzo dużo przy tym też palił. Pracował ponad swoje siły, malował 12 godzin dziennie i nie potrafił znaleźć ukojenia właśnie w życiu prywatnym. W 1893 roku, pracując nad obrazem śluby Jana Kazimierza, próbował podnieść jakiś ciężki przedmiot, który spowodował u niego krwotok. Dwa dni później zmarł i został pochowany w Krakowie. Dzieła Matejki to ponadczasowe świadectwa zmagań Polaków z dziedzictwem przeszłości. Miał on ogromny wpływ na polską tożsamość i jego formy malarskie, cała twórczość to przede wszystkim gloryfikacja i dokumentowanie polskości i jakby tej ogromnej siły, która powodowała, że naród ten był zawsze zdolny do walki. W jego obrazach wiele razy widzimy motywy walk, sceny właśnie zwycięskich bitew, walka o wolność, sceny pokazujące cierpienie narodu lub po prostu jednostki i pokazywanie tej wewnętrznej walki ludzi i przekazywanie, posiadanie posłannictwa moralnego. On sam na pewno wynika to z jego jakby dokumentacji o nim, o jego twórczości. On sam zadawał sobie pytanie o sens walki, o cierpienie, o śmierć, ale zawsze był tą postacią, która podnosiła na duchu, która mimo oczywiście z mrocznych stron wojny, walki, cierpienia, zawsze wskazywała na siłę, która jest w ludziach i o sens walki o swój naród. Jednym z najbardziej znanych obrazów Jana Matejki jest na pewno bitwa pod Grunwaldem. Na co dzień zobaczyć ją możemy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ogromne, spektakularne płótno, 4, prawie 30 na 10 metrów, malowane farbami olejnymi właśnie na płótnie. Powstawało w 1872 roku, między tym rokiem a 78. Wspaniałe, wielobarwne, z doskonałym warsztatem operowania kolorem, troszeczkę ujęte płasko i na pewno od czasu dawnych było kontrowersyjne troszeczkę, jeżeli chodzi o technikę. Krytykowane kiedyś tam, ale jednak symboliczne i uznane za dzieło sztuki, za nasz skarb narodowy. Bitwa pod Grunwaldem to jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy. Stoczona właśnie na polach Grunwaldu 15 lipca 1410 roku, była pokazem siły i walką między siłami polskimi, litewskimi kontra zakon krzyżacki pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
Obraz symbolicznie przedstawia bitwę w momencie, kiedy wciąż toczą się zacięte walki, ale widać już przewagę strony polsko-litewskiej. W centralnej części obrazu znajduje się wielki książę litewski Witold, ubrany w czerwony szlachecki żupa. W rękach, podniesionych rękach w wyrazie euforii przeżywania tego największego momentu, ogromnego przejęcia, unosi miecz i tarczę w już spodziewanym się geście triumfu. Z lewej strony, też w centralnej części, znajduje się wielki mistrz zakonu, tu ubrany w biały płaszcz z czarnym krzyżem, siedzi na białym koniu. Jest przerażony i broni się przed atakiem dwóch wojowników. Reszta postaci na tym obrazie również ma twarze postaci, które występowały w historii. Po lewej stronie z góry, tuż za księciem Witoldem, toczy się walka o krzyżacką chorągiew, którą Polak wydziera Niemcowi. Po prawej stronie części centralnej widać trąbiącego rycerza, który trzyma wielką chorągiew Królestwa Polskiego. Sztandar ten widzimy dumnie powiewa na wietrze, gdy niemiecki już pochyla się ku ziemi. Jest to symbol ostatecznego zwycięstwa Polaków. Mimo chaosu, który widzimy na tym płótnie, odczytujemy to jako bitwę. Bitwy o wszystko. Jest pełna symboliki. Tutaj na tle nieba widzimy postać świętego Stanisława, który był patronem Polski, który jakby jest, jakby powstał z pyłu kurzu bitewnego. Atmosfera na tym obrazie, czujemy, że jest właśnie grą o wszystko, jest krwawa, jest pełna emocji, pełna nieszczęścia. Na twarzach wojowników widać, że wiąże się to z totalnym przerażeniem i bliskością śmierci i całym tym przejęciem, który pokazuje jakby możliwy koniec. W tle ponury krajobraz, wszędzie widać atmosferę właśnie wojny, walki. Specyfiką jest tutaj znowu czarne chmury na niebie. To one mogą wieścić klęskę lub po prostu świadczyć o spodziewanej śmierci. Kolory żywe, ciemnozielone, czerwienie, biel, żółć, złoto, pomarańcz. Wszystko to pokazuje jakby przeżycie, jakby tą realność sceny i jakby ten moment, w którym jesteśmy uczestnikami obok. Jan Matejko był mistrzem scen historycznych, był mistrzem warsztatu malarskiego, kochał Polskę, był ogromnym patriotą i te wielkie chwile historii Polski właśnie starał się przekazać na płótna w całej swojej, jakby w całym swoim dorobku, w swojej sztuce. Bitwa pod Grunwaldem to skarb narodowy, który no, oczywiście też miał swoje przygody. W czasie wojny ukrywany, był zakopany w specjalnym sarkofagu, zacementowany w jednej z podlubelskich wsi. I wrócił do Warszawy po zakończeniu II wojny światowej. Oczywiście przejść etap oczyszczania, odrestaurowywania, ale wkrótce już po wojnie został umieszczony w Muzeum Narodowym jako stały element ekspozycji. Traktować jako taki dokument w momencie szkolnej nauki o historii. Obraz Stańczyk, który proponuję dzisiaj na warsztacie plastycznym, to jeden z pierwszych, najważniejszych obrazów polskiego malarza. On był dziełem takim przełomowym w twórczości Jana Matejki. To on rozpoczynał właśnie tą przygodę z całym cyklem obrazów historycznych, w którym też Matejko przemycał, takim trywialnym słowem może to określę, przemycał swoje poglądy polityczne, swoje opinie, swoją chęć do obnażania tutaj wad i oskarżania magnaterii.
Na obrazie widzimy główną taką i dominującą postać właśnie nadwornego stańczyka. Jest on umieszczony w centrum obrazu, w kolorach takich bardzo rzucających się w oczy. Jest to czerwień i właśnie czerń. To symbol jakby bólu, cierpienia, troszeczkę zepsucia, strachu, lęku przed wojną, przed ostateczną pożogą. Mamy tutaj też taki ciemny kolor zielony w tle. Draperia jest tak dosyć wyraziście, widać, że upięta, odsłaniająca okno lekko. Ten obraz, ta cała ciemna paleta barw, to symbole pesymizmu, tego negatywizmu, zastanowienia się nad po prostu losem Polski. Kompozycja obrazu jest jakby zamknięta. Widzimy okno, za którym jednak jest ciemność, gdzieś tam spadająca kometa, która była znakiem śmierci lub wojen. Drugim elementem, takim w drugim planie, są otwarte drzwi do sali, w których bawią się goście. To jest taka troszeczkę właśnie tutaj pokazana ta różnica. Goście w trakcie jakiegoś spotkania, biesiady, a tu samotność i smutek stańczyka. Kolor na sali również jest taki intensywnie czerwony. Ja odczytuję to jako właściwie takie fragmenty jakby oblania ogniem, pokazania takiej temperatury, jakiejś emocji, krzyku. Dzieje się coś, co jest antagonistyczne do tego zamyślonego stańczyka. Patrząc na obraz, widzimy, że jeżeli byśmy rozmawiali o pokazaniu światła, wyraźnie widzimy, że co jest tutaj istotne, co jest bardzo oświetlone. Jest to twarz stańczyka, dłonie, dokumenty, a to światło, które gdzieś tam pada właśnie na tych gości w tle, jest takie krwisto-czerwone. Tam jakby symbolicznie odbywa się może zdrada narodu i taka obojętność na sprawy państwa. Stańczyk tutaj jest znieruchomiały i taki jakby zamyślony w tej właśnie przeciwwadze do tego tła, do tych ludzi gdzieś tam podczas biesiady. Jedną z ciekawostek jest to, że stańczyk ma twarz naszego malarza, tak, Jana Matejki. Możemy też właśnie założyć, że ta rzeczywistość stańczyka, który akurat tutaj na tym obrazie jest jakby etapem w historii troszeczkę wcześniejszym. Tutaj jakby stańczyk symbolizuje samego Matejkę, który myśli nad losem Polski. I to wszystko, te kolory, kompozycja i oświetlenie, wszystko wskazuje na pesymistyczny jakby ten odbiór dzieła. I tutaj jakby Matejko pokazuje swój niepokój zbliżającej się klęski, upadku Polski i wybuchu powstania styczniowego. Mówimy, że jakby tu możemy też odczytać poglądy Jana Matejki. Wnioskujemy jakby, że był on przeciwny idei powstania. Jak obejrzeliście i usłyszeliście przed chwilą, tak dziś praca jest z obrazem, ze sztuką Jana Matejki, jednego z najsłynniejszych malarzy polskich. Malarza patrioty, malarza, który kochał Polskę, który nie był obojętny na jej losy, który w dobie, gdy brakowało środków komunikacji, takich jak telewizja, jeszcze rozbudowana prasa. Malarz, który po prostu chciał przekazać swój żal do polityków, do tego, co się dzieje i może też dać nieco otuchy w kraju, w którym było tak wiele problemów i który po prostu zniknął z powierzchni, zniknął z mapy świata. Dzisiaj jest tańczyk. Obraz troszeczkę może przygnębiający, ale też zmuszający do pomyślenia, do
do zbadania tej postaci, która tutaj jakby charakteryzowała się takimi specyficznymi elementami, jak przebranie błazna, jak samo sportretowanie postaci. Obraz no, bardzo trudny do skopiowania na zasadzie zabawy, do pokazania w dioramce, no ale w wyobraźni dziecka jest siła i zapraszam do przeanalizowania, zapraszam do zabawy. Zaprosimy za chwilę Blanię, ona z nami spróbuje, może narysować tą postać, spróbujemy zauważyć, co jest w tle tego obrazu, spróbujemy zamarkować fotel, spróbujemy też pokazać światło na stole, zobaczymy, czy nam się to uda. Do dzisiejszej pracy potrzebujemy wersję, możemy zrobić dwie. Możemy użyć, ponieważ w naszej koncepcji, w naszej inspiracji na obrazie widzimy ciemne tło, możemy użyć czarny papier. Na czarnym papierze świetnie można pokazać światło za pomocą pasteli. Pasteli znamy dwa rodzaje, tłuste i suche. Z suchymi idealnie maluje się na przykład światło. Dają one jeszcze bardzo ciekawe efekty, jeśli chcemy rozcierać formy, aby uzyskać na przykład idealne światłocie. Tymi kredami, pastelami możemy stworzyć naprawdę wspaniałe obrazy. Czarne tło, kredki pastelowe, to jako pierwsza wersja. Jako druga wersja przygotowujemy sobie tekturki. Różnego rodzaju. Wszystko z recyklingu, czyli to, co możemy odzyskać w pudełek, które zwykle wyrzucamy. Bardzo wdzięczna tektura falista. Ona lekko zwilżona. Idealnie przykleja się do tektury. Można ją formować. Można dawać fakturę danej przestrzeni, którą chcemy oddać. Możemy z niej tworzyć różne przestrzenne formy, ugniatając, formując z klejem. Potrzebujemy nożyczki, szeroki pędzel i jako bazę do naszej dioramki pokrywa od pudełka po butach. Aby zacząć, musimy przemyśleć naszą pracę. Jeżeli będzie to praca przestrzenna, zaczniemy od tła. Zamarkujemy to, co dzieje się na obrazie. Musimy się przyjrzeć dobrze kopii. Spróbujemy warstwa po warstwie ułożyć najpierw tło. Potem zbudujemy fotel, na którym siedzi nasz tańczyk. Spróbujemy zbudować stół z jakiejkolwiek formy papierowej. Przybliżymy po prostu się troszeczkę do oryginału w formie. I na samym końcu odnajdziemy naszego stańczyka. Usiądzie on w fotelu, wykonamy go tak, jak potrafimy, wierząc zupełnie we własne siły. To jest nasza interpretacja obrazu, to jest nasza nauka i sposób na zapamiętanie sztuki, taką, jaka ona była, a tak, jak ją zrozumiemy, to już jest nasza koncepcja. Mamy do niej prawo. Blaniu, dzisiaj stańczyk. Główny bohater obrazu Jana Matejki, ja już wszystko powiedziałam właśnie przed chwilą, ale może go bardziej troszeczkę przedstawimy. Kto to był stańczyk?
to to był błaza. To była taka osoba na dworach królewskich. Tak, bo kiedyś nie było telewizorów, więc musieli być tacy ludzie, co rozśmieszali na różnych imprezach. Tak, bardzo dobrze, tak. On służył, jego rolą było właśnie rozśmieszanie, rozluźnianie towarzystwa, zabawianie. On miał takie zupełnie specyficzne prawa, prawa, że mógł robić wszystko i mówić wszystko, co chciał. I nikt się nie obrażał za to po prostu, bo to był nadworny błaza. On mógł mieć swoją opinię, wyśmiewać, powiedzieć na przykład coś niemiłego na temat króla. No, ile to było, to na pewno wywoływało to jakąś tam złość, ale jego prawem było to, że mógł wszystko. Widzimy tutaj Stańczyka, który no, nie wygląda śmiesznie, prawda? To myśląca, taka ponura, smutna, myśląca postać, bardzo mądra, z mądrą miną. Tutaj autor obrazu, Jan Matejko, namalował sam siebie w tej postaci, zmartwionego Stańczyka, zmartwionego, jeżeli chodzi o losy naszego kraju, myślącego, co dzieje się wśród polityków, co dzieje się właśnie z naszym państwem, którego właściwie praktycznie nie było, ale tutaj on cofnął się do setki lat wstecz, ale tą sytuację, w której żył Jan Matejko w tej epoce, on właśnie pokazał to zmartwienie jako siebie, jako Polska obecna. Co widzimy na tym obrazie? Po prostu no, w centralnej części obrazu siedzi Stańczyk. Siedzi i myśli. To jest cofnięcie się właśnie do czasów króla, do czasu królowa, na dworze królowej Bony. I Jan Matejko w ogóle kochał obrazy historyczne, tak? To jest powiedziane w galerii na początku filmu. W tym się odnalazł, w tym, że mimo, że było uznawane to malarstwo takie trochę niemodne w jego współczesnych czasach, on to bardzo, bardzo cenił. No i był profesjonalistą, prawda, w tym, co robił. Na tym obrazie widzimy wszystko dokładnie, widzimy perfekcyjnie pokazane światło, widzimy układ ciała, bo ciało i postać to jest bardzo trudna rzecz do namalowania, prawda? Bardzo trudna. Trzeba znać całą anatomię, budowę ciała człowieka, kręgosłup, jak przechyla się ciało, jak przechylają się biodra i ramiona. Do tego służą takie drewniane manekiny, prawda? Aby troszeczkę się pouczyć, no i przede wszystkim, jeśli ktoś chce się nauczyć postać rysować, rysuje z modela. Jakie kolory dominują tutaj w tym obrazie? Mamy kopię tego typu, w internecie możemy przyjrzeć się dokładnie obrazowi. Jakie kolory dominują? Ciemne, prawda? A co jest taką mocną plamą koloru na tym obrazie? No. Czerwony Stańczyk, tak? Jego czerwony ubiór. On się właśnie rzuca nam mocno w oczy. No i wszystkie te kolory, właśnie te ciemności, te czernie i czerwień, to symbolizują ten ból, to cierpienie, strach i ten strach przed po prostu wojną. Jak możemy pokazać? Czy to jest trudne, żeby zrobić dioramkę na bazie tego obrazu? Nie, możemy to zrobić na dwa sposoby. To jest taka możliwość. Teraz mamy taką możliwość, że spróbujmy najpierw pokazać ten obraz za pomocą pasteli. Spróbujmy narysować Stańczyka tak, jak on wygląda. Wybierając. Pamiętajmy, że kredki pastelowe można świetnie rozcierać, prawda? Widzimy, że jest kompozycja taka w centrum. On jest największą postacią. O, świetnie. Nadasz trochę światło cienia? No, świetnie się rozcierają te kredki. Kredki. Pastele. Kredki pastelowe. Teraz spróbujmy dalej.
odsuniemy troszkę bliżej. Tutaj, tak. Jeszcze wyżej. Tak, rozcieramy, bardziej rozcieramy, rozcieramy. Układ rąk, tak, on ma je rozpostarte. A jak pokażemy światło na dłoniach? Za chwilkę innym kolorem, prawda? Tak, jakimś bardzo jasnym. Tak, tak się pokazuje właśnie, podkreśla światło. Rozcieramy od razu, będzie ci się formował kształt. O! Nakrycie głowy jest dosyć specyficzne. Co było na końcach tej czapki? Pamiętasz? Dzwoneczki. Tak, on generalnie fikał koziołki i był bardzo wesołą postacią. Pozornie. Spędzimy trochę nad tym rysunkiem czasu. Spróbujemy wrócić, jeśli już dojdziemy do następnego etapu, tła. Mamy gotowego stańczyka, mamy już stół. Troszkę przydałoby się więcej dokumentów. Może spróbujmy zaznaczyć jeszcze takie bardzo jasno oświetlone dokumenty na stole. Tak. Widać pokrzywione. Możemy nadać takie formy. Takie wystające, tak? Tam w tle jest okno. Na okno jest zasłonięte kotarą. A jak możemy zrobić kotarę pastelną? Pokażę ci taki sposób, tak? Łuki, upięcia. Może warto by było narysować mocny kontur najpierw. Dobrze, i teraz zobacz, co ci pokażę. Pięknie to wygląda. Możemy zrobić jej upięcia, tak przecierając. Raz i już nie wracamy, idziemy do góry łukiem, tak, będzie wspaniale upięta zasłona. Dobrze, tu możesz rozetrzeć i możesz jeszcze w środku zrobić troszkę jaśniejszy, takie lżejsze dotknięcie. Myślę, trzymajmy się ciemnych zieleni, trzymajmy się natury. To jest jasny miętowy. Tu mamy ciemności zielone. Takim jasnym miętowym, owszem, możemy zrobić potem światełko gdzie niegdzie. To starczy. Tu bardziej, tu mniej. Teraz mamy, ze stołu spływa obrus, prawda? Jakaś taka forma. Jaki jest kolor jego? Taki brązowawo-pomarańczowy. Zróbmy spływającą kotarę ze stołu. Pastelką boczną. Tak jak tu, delikatne poświaty. Delikatne, delikatne. Rozcieram. Uczymy się troszkę rozcierać. Tak, dobrze. Teraz widzimy w tle obrazu jest otwarte drzwi, prawda? Tu też jest ciemnozielona kotara. Namalujmy ją. Pokaż teraz ja roztarcie. Pobaw się roztarciem. O, tu musimy trochę wyczyścić nam. Ok, i mamy drzwi. Jakie kolory widać w tle, w drzwiach? Takie pomarańczowe. Pomarańczowe, czyli tam jest oświetlenie postaci ludzkie. Są w jakiejś akcji, rozmowie i one są oświetlone. Spróbujmy zaznaczyć światło pomarańczem. To jest jeszcze zabawka taka. To jest jego chyba jakaś grzechotka taka, którą miał. Okej, możesz zaznaczyć. Spróbujmy tymi dwoma kolorami teraz zaznaczyć tą plamę światła. Jak widzimy? W ten sposób możemy pokazać. Podtrzymujemy trochę papier. Blanio, podtrzymujemy. Stop. Stop. Rozcieramy. Rozcieramy. Zobacz, jakie fantastyczne mamy efekty właśnie światła, prawda? Dodajemy teraz troszeczkę czerwieni, ponieważ ewidentnie są tu
Właśnie. Ale nie na kotarze. Dokładnie w świetle. Co się dzieje? Może zaznacz tą postać troszkę. Nawet taką szarością. Czy to jest taka postać? Czy tam jest postać w kapeluszu? No, spróbuj jeszcze się trzymać formy. Może wytrzymy tą buźkę. Spróbujmy się trzymać realizmu. Nie widać. Nie widać, tylko zarys. Właśnie łapiemy konturek. Tak, przyciemnimy. Świetnie, dokładnie. Tak, widzisz? Przez to, że jest niewyraźny, jest w oddali. Ale jak mam być w oddali, to musi być mały. Mały, tak, jest mniejszy na pewno. Może być mniejszy, czyli można go skrócić. Dobrze, mamy wersję pastelową, a teraz zrobimy szybciutko to, co możemy zrobić z recyklingu, czyli z różnych papierów, z różnych zabaw, z różnych takich rzeczy, które są do wykorzystania wtórnego. Nasz tańczyk jest fantastyczny. Prawda? No, tak. Mamy dużo dostańczyków. Bardzo dużo. No i od czego zaczynamy? Mamy tą dioramkę. Znowu zaczniemy od ciemnego tła. Bierzemy je gotowe na czarnym papierze? Tak. Czy malujemy? 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 Tak. Chcemy malować? Dobra, przymierzamy sobie kartonik. Wycinamy. Malujemy. Czyli znowu użyjemy ciemne, takie lazurowe zielenie. Tak. Przymierzymy. Dobrze. Na to będzie nasze tło. Na tym pracujemy. Wyjmujemy. I mieszamy już kolory. Na co nakładamy farbki? Na pędzelek. Nie, pędzelkiem malujemy. Nakładamy sobie na paletkę. Nie będziemy może tworzyć czarnego koloru, prawda? Weźmiemy go z kolorów gotowych i tą czerń zmieszamy odrobinę z zielenią, aby zaznaczyć to, co jest w tle. Oczywiście dzieci kochają moczyć palce w farbie. To jest bardzo fantastyczna rzecz. Nie teraz. Teraz może to będzie Ci brudziło pracę. I przyglądamy się naszemu stańczykowi. Zasłona kotara to jest cała część za stańczykiem, prawda? Spróbujmy zrobić ciemną zieleń i zaznaczać. Ona jest bardziej ciemna niż leśny zielony. Tak, tak. Ona jest bardzo, bardzo głęboka. Gdzie? Po prostu trzymamy się oryginału. W ten sposób obserwujemy, uczymy się obserwować obraz i wynajdować takie elementy po prostu. Może ja Ci tutaj zacznę. Dobrze. I teraz mamy tutaj tą kotarę zaznaczoną. Nie będziemy czyścić pędzla. Bardzo ciekawymi elementami koloru jest w zabawie z farbami jest właśnie wymiana tych kolorów ze sobą. Teraz dodamy troszeczkę żółcieni i brązu. Tym brązem zaznaczymy stół. Możesz rozsmarować tą część. Tu nadamy kolor brązowy. Na dole obrazu dominują brązy, żółcienie. Tu jest oświetlony stół. Stop, stop i stop. Już. Troszeczkę teraz widzimy elementów światła na podłodze. I dodajemy czerwieni pierwszej, aby zrobić
całą tą część obrazu, prawda? Rozsmarujemy znowu. Rozsmaruj pędzelkiem. Obserwujemy plamy. Pionowe linie, tak, tam są otwarte drzwi, które zabierają nam jakby tą część obrazu. Ok. Troszeczkę kolorem możesz zaznaczyć tę zabawkę. I troszeczkę czerwieni możemy dodać znowu do tego brązu, pokażemy. Do tego brązu, który jest na stole. Tu. Możesz dodać, to wszystko też jest oświetlone. Nie za dużo, nie za dużo. Teraz dobrze by było narysować znowu stańczyka, prawda, ale już nie pastelami, tylko naszkicować i spróbujemy zrobić z niego jakby tutaj naszego tego, tak narysować, aby zmieścił Ci się model na środku naszej pracy. Potrzebujesz ołówek. Odłożymy nasze tło do wyschnięcia. Potrzebujemy białą kartkę. A może lepiej będzie marker? Zrobimy to markerem. Będzie grubsza linia. Naprawdę, polubisz. Markery są świetne. Trochę śmierdzą, ale są świetne. I próbujemy przyglądać się stańczykowi. Blania narysowała fantastycznego stańczyka. To on będzie bohaterem naszej dioramki. W tej chwili spróbujmy może go trochę przymierzyć. Chyba nam się trochę nie zmieści. Ale jest to interpretacja dziecka i nie przejmujemy się tym za bardzo. Mamy naszego bohatera. Dobrze, stańczyka. On siedzi na czym? Na takim renesansowym fotelu, prawda? Ten fotel wycięłyśmy z kartonu. Tutaj z moją pomocą. Z kartoniku. Wzór tego fotela będzie dołączony do filmu. Tak, będzie można sobie to wydrukować i sobie ewentualnie pomóc. Spróbujmy, przymierz, jak wygląda siedzący na fotelu stańczyk. No, tak, spróbujemy. Blaniu, proszę. Pomarańczkami może. Siedzi? Tak, trochę niżej. Może długie nogi. Troszeczkę, ale jest to twoje. Zobacz, ale to nie jest tak do końca, bo zobacz na oryginale. On jest w takim ujęciu, w taki jakby ta postać jest pokazana, że właśnie te nogi są wyciągnięte przed siebie. Bardzo dobrze to ujęłaś. I one są takie, wydają się bardzo, bardzo długie. Mamy w takim razie niego. I teraz jeszcze zrobimy, wkleimy tkaninę, która właśnie spływa ze stołu i wykorzystamy do tego tekturkę. Potrzymaj tekturkę. Znaczy to jest taka miękka tektura falista, tak? Służąca do opakowań. Spróbujemy ją zrobić takie upięcie, jakby spływała ze stołu. Która to jest część? Tutaj jest to światło na stole. Spróbujemy, żeby miała kształt i formę tej właśnie tkaniny na stole. Okej, przymierzymy. Tak. Troszeczkę jest za jasna. Zaraz ją przyciemnimy. Jak można przymocować taką tkaninę? Klejem stolarskim. Taką tekturę, nie tkaninę. Im bardziej, zobacz, mamy pod spodem mokrą farbę, możemy ugniatać i formować, jakby była to spływająca tkanina. Okej, podnosimy. Nałożymy klej. Chyba raczej na tło. Na tło będzie lepiej. Bo tutaj niestety będziesz musiała bardzo dużo nakładać. Dobrze. O, tu nie widać. Musimy pokazać. Poczekaj, może tutaj pokażemy. Ok, starczy. Teraz rozsmarujemy. Tak, żeby tekturka miała
boczki. Wszystkie końcówki. Namoczymy ją tym klejem, dzięki temu będzie wygodniejsza do formowania. Okej, dobra. Patrzymy. Stół. Proszę, przyklejamy. I przymarsz trochę paluszkami. Udrap ją trochę. To się nazywa udrapywanie. O, możesz ją uformować. Jeszcze. Wszędzie, żeby dobrze przywierała. Teraz musimy, znalazłyśmy już mniej więcej plamy koloru, teraz nasz, ponieważ naszym głównym bohaterem jest bardzo, bardzo czerwony, w czerwonym ubranku stańczyk, a to jest trochę za jasne. Przyciemnimy farbką, przyciemnimy naszą tekturę falistą. Trzymaj rączką sobie tutaj, żeby ci nie przesuwało się. O, i musimy muskać delikatnie po tym papierze, nie starając się w ogóle wypełniać do takiego płaskiego koloru. Pokażmy fakturę tekturki, prawda? Pokażmy, że ona jest taka żłobiona w takie rowki. To jest bardzo ciekawe w kolażu, w dioramach. Fantastycznie, trochę na dole, tak? Przyciemniamy, po prostu przyciemniamy. Więcej farbki? Troszkę brązu, tak, ciemnego. Przyciemnimy. Może mniejszy pędzelek. Spróbujmy. Przyciemniamy, żeby ona nie była taką krzyczącą, jasną plamą. Pierwszeństwo ma stańczyk. Prawda? On jest tutaj głównym bohaterem. Mamy już ciemne. Mamy już stół zaznaczony. Co teraz? Czarny papier pochłonął nam tą ciemną zieleń kotary. Ona ewidentnie jest na tym obrazie. Co możemy zrobić? Pokażemy. Możemy użyć pasteli. W naszym kolażu możemy używać różnych elementów. Zobacz, jak będzie fantastycznie wyglądała taka zagruntowana... zagruntowany farbką papier. Dokończymy malowanie. Zaznaczyłyśmy wszystkie te elementy tkaniny. Nasz tekturowy fotel, przymierzmy go, jest taki naturalny, może go zostawimy. Oczywiście, przyjrzyj się, w której części, a my nie mamy tak naprawdę tu oryginału, dobra. Przymierzmy naszego stańczyka. Przymierzmy, tak, spróbuj go ustawić może bardziej, żeby siedział. No nie da się bardziej. Tak, jest trochę nam za długi. Wyszedł, ale teraz możemy użyć, żeby on tak nie opadł nam i żeby pokazać, że jest na pierwszym planie, możemy podkleić korek, prawda? Wtedy wyjdzie nam do przodu. Całość takiej dioramy możemy połączyć czym? Klejem na gorąco, prawda? To są najlepsze efekty. My potrzebujemy zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jakiego koloru ma ubranko stańczyk? Czerwonego. Spróbujmy dodać mu koloru czerwonego. Oczywiście jest to taka bardzo, bardzo intensywna czerwień. Pomalujemy. Proszę bardzo. Wrócimy za chwilę, pokażemy. Praca w toku. Przesuniemy może bardziej, pokażemy do góry. Do góry troszkę, bo nie widać, wiesz? Tak. Spróbujmy jeszcze wykończyć. Troszkę malujemy końcówką pędzla. Samą końcóweczką. Nakładamy na paletę koloru i samą końcówką pędzla. Żeby końcówką pędzla w ten sposób. Nie smarujemy nasadką. Okay. A dodajmy troszeczkę żółcieni.
żeby pokazać światło. On jak siedzi na nogach, widać, że ten kolor się zmienia pod wpływem światła. Co więcej, ma bardzo oświetloną twarz i ręce. Dodaj odrobinkę żółcienia. Odrobinkę, tak? Tylko tak? I zobaczmy, czy ten kolor zacznie się zmieniać. Spróbujemy. Oj, chyba za dużo czerwieni. Dodajmy samego żółcienia. Wtedy nam się odrobinę rozjaśni. Nadmiar koloru z pędzelka zdejmiemy. Wycieramy zawsze w szmatki. Nie trzemy nasadką, malujemy końcówką. Tak się uczymy, żeby było to dobrze. Tak? I samego żółcienia nałóż teraz na spodnie. Zobaczymy, czy się kolor zmieni. Nie nasadką, końcówką. Nauczymy się w końcu. Delikatnie. Możesz trochę z boku, pod ukosem. Spróbuj może mu teraz namalować twarz. Zaznaczyć i możemy go przymierzyć. Wytrzemy pędzelek i żółcieniem, a może dodamy trochę bieli, co? To będzie taki kolor. Piękny. Spróbujemy. Biel tytanowa, czyli najbielsza z możliwych. Proszę, odrobina na ten kolor, który masz na pędzlu. One, te kolory się połączą i może wyjdzie taki kolor podobny do koloru skóry. Próbujmy z samą nasadką. O, widzisz, kolory się połączyły. Dajemy trochę żółcieni, gubisz kolor. Okej, tak zaznaczyłaś, tak to widzisz. Spróbujmy przymierzyć. Przymierz swojego stańczyka. Ustaw go może trochę wyżej, żeby nogi się nie prostowały. Jeszcze troszkę, bo w nogi mu leżą. W sumie pozycję ma taką właśnie podobną. Teraz, jak się prezentuje nasz główny bohater? Chyba wspaniale. Mamy kolejną dioramkę. Jan Matejko, Stańczyk. Dziękujemy. Pa, pa.